Sekretarz miasta bez trzech ważnych wydziałów. Sprawdzamy, czy to kara za obronę komendanta Straży Miejskiej. Już 35 przypadków zatruć dopalaczami potwierdzonych przez radomski sanepid. Powiemy także o Cerrat Czarnych, którzy wznowili treningi. Prezydent Radosław Witkowski podjął decyzję o odebraniu Rafałowi Czajkowskiemu, sekretarzowi miasta, nadzoru nad trzema wydziałami Urzędu Miejskiego. Decyzja zapadła w piątek, a w poniedziałek tę informację jako pierwsza podała Gazeta Wyborcza. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, prezydent ustala kształt regulaminu organizacyjnego urzędu. Zapewniamy, że zmiany organizacyjne nie mają wpływu na bezpośrednią obsługę interesantów. Prezydent wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego. Prezydent objął bezpośredni nadzór nad Biurem Kontroli, Biurem Prawnym oraz nad Wydziałem Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Ochrony, które do tej pory nadzorował sekretarz miasta. Sam zainteresowany twierdzi, że zmiana osoby nadzorującej Wydział Prawny nie będzie odczuwalna dla mieszkańców. Z innymi biurami czy też wydziałami może być jednak nieco inaczej. Drugi wydział to wydział kontroli i tutaj fajnie, że prezydent chce osobiście zajmować się skargami mieszkańców, je rozpatrywać, podpisywać, cieszę się. Problem może się pojawić według sekretarza miasta w Wydziale Zarządzania Kryzysowego. No i tutaj się trochę sytuacja komplikuje, przynajmniej w tym miesiącu, bo ja nie mówię, że jest to niemożliwe w ogóle. Oczywiście, że jest to kwestia decyzji. Natomiast ten miesiąc jest specyficzny. Musimy mieć świadomość, że to właśnie dzisiaj jest ostatnie posiedzenie zespołu do spraw zarządzania kryzysowego, które zajmuje się bezpieczeństwem na airshow i musi podjąć kluczowe decyzje. I tak naprawdę prezydent od 3 lat, jak powierzył mi w jego imieniu nadzór nad zespołem, nigdy na posiedzeniu zespołu nie był i dzisiaj też nie będzie, bo zabrał co prawda wydział, ale jest na urlopie. Mało tego, wydział wciąż realizuje projekt unijny, a osobą wyznaczoną do jego rozliczenia jest właśnie sekretarz miasta. Czy uważa pan, że to są konsekwencje tych pana ubiegłotygodniowych wypowiedzi związanych między innymi z, no trzeba tak powiedzieć, z obroną komendanta Straży Miejskiej pana Pawła Góraka? Znaczy o to trzeba pytać prezydenta, natomiast rolą sekretarza miasta jako osoby sprawującą swoją funkcję jest stanie na straży prawa. Ja uważam, że taki dokument, który wyszedł w stosunku do pana komendanta, nie powinien w ogóle wyjść z urzędu. To jest moje zdanie jako sekretarza miasta. Jednak w całej tej kwestii warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden wątek związany z Biurem Kontroli Urzędu Miejskiego. Przy okazji ryczałtu na telefon. Biuro Kontroli sprawdzało, czy tam jest wszystko w porządku. Czy to, że prezydent będzie sprawował nadzór nad Biurem Kontroli, to nie oznacza trochę tak, że będzie trochę sędzią we własnej sprawie, czasami? Biuro Kontroli, ale przede wszystkim to słynny audyt, o którym mówi prezydent od wielu miesięcy, które prowadzi biuro prawne, ale to już o to trzeba pytać prezydenta miasta. I te pytania postaramy się zadać prezydentowi Radomia zaraz po tym, jak wróci z 2-tygodniowego urlopu. Dopalacze to już prawdziwa plaga. Tylko w tym roku powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Radomiu odnotowała 35 przypadków zatruć dopalaczami. Sięgają po nie ludzie młodzi, ludzie w różnym wieku, bo te zatrucia, które nam zgłosiły, to przedział wiekowy jest od 14 do 42 lat. Także nie tylko ludzie młodzi sięgają, ale i ludzie pełnoletni, dorośli sięgają po tego typu środki. I to jest też zadziwiające. Jak informuje rzeczniczka sanepidu, osób zażywających dopalacze jest jednak znacznie więcej. Radomska stacja pod stałym nadzorem ma 2 obiekty, w których podejrzewa się sprzedaż tak zwanych środków zastępczych. Tegoroczne kontrole pokazują skalę zainteresowania dopalaczami. Podczas 59 kontroli zabezpieczono prawie 2000 podejrzanych produktów. Podejrzane substancje trafiają tu, czyli do specjalnego laboratorium w radomskim sanepidzie. Urządzenie służy do badania dopalaczy. Jest to spektrometr podczerwieni z przystawką transmisyjną. Każdy związek ma swoje charakterystyczne widmo. Jest to jedno z urządzeń, dzięki któremu identyfikujemy dopalacze. Drugim naszym urządzeniem jest chromatograf gazowy z detektorem masowym. I niestety coraz częściej badane próbki dają wynik pozytywny. W większości próbek stwierdza się, że to były środki zastępcze. W niewielkiej ilości to są to narkotyki oraz
inne substancje, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Pracownicy stacji nieustannie apelują do rodziców, by zwiększali uwagę na swoje dzieci i na ich zachowanie, zwłaszcza podczas wakacji. Przestrogą niech będzie, jak mówią pracownicy sanepidu, między innymi rok 2015. Wówczas dopalaczami w Radomiu i w regionie zatruło się ponad 120 osób. Nie ma już bezpłatnych wejściówek na tegoroczne międzynarodowe pokazy Airshow. Mimo że tegoroczna edycja Airshow jest darmowa, to żeby zobaczyć pokazy, przez internet należało pobrać odpowiednie bilety. Wejściówki dostępne były na stronie e-bilet.pl. Każdy, kto się zarejestrował, mógł pobrać maksymalnie do 6 bezpłatnych wejściówek. Takie rozwiązanie wojsko wprowadziło m.in. ze względów bezpieczeństwa. Po kilku dniach okazało się, że wejściówek nie ma i nie wiadomo, czy uruchomiona zostanie jakakolwiek pula rezerwowa. Na razie w tej sprawie decyzji wojskowych nie ma. Wojsko przypomina jednocześnie, że oficjalne bilety to jedynie te pobrane ze strony e-bilet, a każdy, kto kupi bilet, na przykład u koników przed rozpoczęciem pokazów, zrobi to na własną rękę. W poniedziałek przygotowania do nowego sezonu Plus Ligi rozpoczęli siatkarze Cerat Czarnych Radom. Ekipa Roberta Prygra do nowego sezonu będzie przygotowywać się na własnych obiektach. To będzie bardzo pracowity okres, tak o najbliższych tygodniach i miesiącach mówi szkoleniowiec wojskowych. Czeka nas bardzo ciężki okres pracy, ten najcięższy, jeżeli chodzi o etap sportowy siatkarza. Na pewno jest dużo monotonnej i ciężkiej pracy, także no 4-5 tygodni, 5 tygodni przed nami ciężkie, ale mam nadzieję, że ci młodzi chłopcy pełni optymizmu i pełni pasji do tego, co robią, na pewno dadzą radę. W miniony weekend zawodnicy byli na krótkim obozie integracyjnym. Dzięki temu w dobrych nastrojach przystąpili do treningów. Na pierwszych zajęciach brakowało kilku zawodników. Jakub Zwiech przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski do lat 23, a Dejan Vincic i Dustin Wotten trenują ze swoimi reprezentacjami. W środę zajęcia z drużyną rozpocznie Kamil Zdroszyński. Wojskowi zdają sobie sprawę, że dobrze przepracowany okres przygotowawczy to klucz do osiągania sukcesu w sezonie ligowym. Pierwsze 4 tygodnie, kiedy pracujemy nad siłą, to jest taki dosyć mocny, intensywny okres, którego ja osobiście nie za bardzo lubię, ale wiemy też, że chyba najważniejszy okres sezonu. Potem to się tylko już spija śmietankę tej ciężkiej pracy, jaką wykonamy w najbliższym okresie. Wiadomo już, że kapitanem zespołu w kolejnym sezonie będzie Wojciech Żaliński. Jestem bardzo zadowolony, już wcześniej o tym mówiłem. To, że trener mi po raz drugi z rzędu powierzył taką zaszczytną funkcję, pozwala mi myśleć, że w zeszłym roku się sprawdziłem. Mam już jakieś doświadczenie i mam nadzieję, że w tym roku z lepszym rezultatem. Ciekawie wygląda plan meczów sparingowych, które Cerat Czarni Radom rozegrają przed nowym sezonem. Pierwszy sparing zagramy pod koniec sierpnia. Najprawdopodobniej, bo czekam jeszcze na potwierdzenie, będzie to 29 sierpień, ale to jeszcze, tak jak wspomniałem, jeszcze musimy czekać na potwierdzenie z reprezentacją Algierii, która się przygotowuje do swoich mistrzostw swojego kontynentu z pierwszą reprezentacją. Następnie bodajże 6-7 pojedziemy na turniej i dwa mecze, turniej towarzyski do Lubina. Zagramy tam z gospodarzami, nawet w tej chwili nie pamiętam z kim jeszcze, i będziemy mieć dwa turnieje tu w swoim rejonie. To będzie turniej w Kozienicach i turniej w Kozienicach, trzy mecze zagramy, i turniej w Starachowicach w siedzibie naszego sponsora również zagramy dwa mecze. Ze składu, który będzie reprezentował Czarnych w tym sezonie, zadowolony jest nowy prezes klubu Wojciech Stępiej. Będzie skład naprawdę bardzo ciekawy, inny niż w ubiegłym roku, z innymi atutami, także cała liga zapowiada się bardzo ciekawie. Siatkarze będą trenować dwa razy w tygodniu. Zajęcia będą odbywać się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz siłowni Platinum Fitness. Margaryna smakowita tylko 2,49. Kawa Nescafe Sensazione Creme za 17,49. Ser Gouda jedynie 14,99. Leclerc. Centrum Konferencyjne Biznesowa 9 to idealne miejsce na szkolenie, konferencję, imprezę integracyjną. Oferujemy dwie klimatyzowane sale konferencyjne na 100 i 250 osób z nowoczesnym wyposażeniem audiowizualnym w ścisłym centrum Radomia. Do dyspozycji miejsca parkingowe i szatnia. Zapewniamy również catering.
środę w Radomiu słonecznie i bardzo ciepło. Niebo bezchmurne, a na termometrach będzie 33 stopnie Celsjusza. W czwartek jeszcze cieplej, aż do 37 stopni. Możliwe jednak przelotne opady deszczu i burze. Ciśnienie będzie spadać. Piątek ponownie upalny i ponownie z możliwymi opadami deszczu i burzami. Na termometrach 34 stopnie, na barometrach 1012 hektopaskali.